Siemka ludziska, ja jestem Harry i pykamy sobie w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Tak, 5 Skyrim. W poprzednim odcinku już kończyliśmy tutaj. No trochę wyremontowaliśmy wnętrze, więc to może, wiem, że miało być to na inny odcinek. Ale no, lepsze to niż nic. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy oswobadzać pogranicze, czyli będziemy robić misję, kończyć misję właśnie z Gromowadnych. I już się tam wybierzemy, mapa. Zaraz będę kończył mówić. To jest tutaj, na nieodkrytym terenie jeszcze. To pójdziemy kopalnie tutaj, tak, i stąd pójdziemy. I tak, i zanim to się wczytuje, to mogę pogadać w sumie. Jak skończymy misję, jak skończymy całą kampanię Gromowładnych, to zamierzam się wziąć za misję główną, bo długo już ich my nie robiliśmy. Już jest chyba przeszło 30 odcinków. Nie trzeba było tu przyłazić. O. Jakiś odcinku waszej gry i... tak, czyś odcinku z tej gry i... I no, to bym to mi się dużo, tak? Bo... Chyba w końcu ruszyć tą misję główną. To weźmiemy, to też... Strzały też możemy wziąć, dobra. Akurat mamy konia. Którego wsiędziemy. No i co? Lecimy oswobadzać ten oswobadzać pogranicze. Tutaj chyba też mają niedaleko obóz ci, którzy czekaliśmy. Bo tutaj właśnie te pogranicze i robiliśmy tą misję renegatu, w którym czekaliśmy z więzienia. Serdecznie zapraszam do tych odcinków poprzednich, jeśli ktoś nie widział. Bo są na pewno naprawdę ciekawe. Tutaj coś jest, jaskinia ukryć. Dobra, kolejne do zwiedzenia w następnych odcinkach. No i co, tutaj właśnie gdzieś chyba jest ten obóz tych renegatów, gdzieś na pograniczu, bo one mówili, że na pograniczu jest ich obozowisko, czy coś takiego, czy banda jakaś. No i nie wiem, czy będziemy jeszcze teraz, nie wiem też, czy będziemy, bo tu mamy oczyścić pogranicze. I właśnie nie wiem, czy w następnym będziemy atakować Falkret. Znaczy nie Falkret, tylko samotnie. Nie wiem, czy w tym, czy... Są elfy? Tak. Nie wiem, będziemy ich atakować. No i co? Tutaj po Gromowładnych, bo to już niewiele zostało, misja 2, maksymalnie 3, ale mogę się mylić. Więc wiecie, tam chyba jakaś wioska, to się od razu pójdziemy obczaić tą wiochę, bo tam już widziałem jakieś zabudowania. No i smok, będziemy musieli w końcu zrobić jakieś polowanie na smoka, nie? Bo tutaj też... Wynocha z mojej kopalni, żołdaki. Wasz słowa, tubylcze. Pójdziemy sobie, gdy upewnimy się, że nie ma tu już żadnych renegatów. I kiedy to się niby stanie? Gdy sprzedam ziemię srebrnokrwistym? Srebrnokrwiści złożyli bardzo szczodrą ofertę za tę kupę piachu. Sugeruję ci ją przyjąć. Dobra, tu nie ma to, nie ma to tamto. Dobra, wyjechała jakaś haja znowu o kopalnię. Jak nie Falkret, to tutaj. No ale co się poradzi, takie czasy, tak? Tutaj się obel gówno... Chyba ten kłótnie o ziemię, się takie rzeczy byli kłótnie od zawsze, tutaj chyba w każdej epoce. Dobra. Zaraz to, gdzieś powinniśmy tu by mieć obozowisko. To jest w tamtą stronę. Zaraz tutaj gdzieś powinniśmy skręcić. Czekajcie, tylko zobaczę jeszcze na mapie. No tutaj da się skręcić, tam gdzie pokazuję strzałką, nie ja, tutaj. No więc pikuś, nie tak. Dobra, jedziemy. Możecie napisać w komentarzach, oczywiście komentujcie też, bo jestem ciekawy, jak wam się seria podoba. Mam nadzieję, że wam się podoba bardzo, bo myślę, że on bardzo fajnie nagrywa. I co, i lecimy do tego obozu, będziemy walczyć. Kurde, nie pamiętam,
Przy... Czekaj, tutaj co jest? A, jeśli ktoś dotrwa do tego momentu, to pójdę na zdrowie. Kolejny. A, ktoś dotrwa do tego momentu, to piszcie na zdrowie. A. Dobra. Żyła ruda koronka. Przyda się, przyda. Będziemy musieli też jakieś kopalnie podwiedzać, żeby tutaj ruszyć z tą budową domu. Dobra, bo tam trzeba właśnie to i widać obóz Siemka. Dwóch na straży. Ot, jak stanę. Okej. Okay. Kończy nam się chleb. Mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie dostawa. No. Niektórzy powiadają, udaj się do Markartu. Plotka głosi, że zarządca Jarla Rerek jest zagorzałym wyznawcą Talosa, choć może jeszcze nieprawdziwym synem Skyrim. W końcu wciąż popiera cesarstwo. Może warto uświadomić mu, że wiemy, do kogo zanosi modły. Kto wie, a nuż uda się go nakłonić do wsparcia naszego powstania. Pośrednio, rzecz jasna. Przecież nie chcemy skalać jego reputacji, prawda? No jasne. Nie daj się złapać. Ludzie Jarla na pewno nie będą za mili dla kogoś, kto pałęta się po kwaterze zarządcy. Zabędę dowód, a Raerek będzie współpracownikiem. Zawsze mogę na ciebie liczyć, prawda? Tak. Dobra, czyli... W tym filmie tutaj jeszcze się nie ma znaleźć dowody. Czekajcie. Istotna dana. Gdzie mamy iść do... a tutaj, do Falkret, to się tam tepniemy. I zobaczymy, co tam będziemy mieli. No chyba tutaj będą też te dyplomatyczne sprawy. No tak zawsze. W każdej wojnie są jakieś dyplomacje przecież. Dyplomacje, jakieś zakłamania, wszystko. Dobra, mój koń gdzieś chyba indziej został, tak? Więc chyba przed bramami. Jestem pomocnikiem Gorzy i pomagam leczyć pies. Od kamieni. Dobra, idziemy po te dowody. Na to, że... Tylko będziemy musieli uważać przed strażnikami. Dobra. Tutaj już będziemy mieli autozapis, to pół biedy. Elo. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. No też tam da się coś takiego. Chciał dołączyć właśnie do obrońców świtu. O, to jest dodatek w sumie. I już sam też będę chciał dołączyć, bo to są obrońcy świtu, to chyba są ten. Ci wampirzy. O wampirach. Tutaj też mieszkają, ja właśnie to próbuję ci powiedzieć. Coś, zrobimy szybki zapis. Dobra. Okej. Dobra, nie pykło. Jeszcze trochę. Ej. Dobra, prawie, że to łapłem. Normalnie. Jest. Tutaj też. Okej. Drag ma stać się celem twojego szata. W mojej nieosadzie być słabym posłańcem, proszę kazać nam. Szybki zapis od razu. Żeby nie musieliśmy tego powtarzać. Smoki! Nie, gdzieś tam, w Polsce. Czy usłyszę wreszcie dobre wieści? Ty! Kim jesteś, że śmiesz zbliżać się do Jarla Markarta? Obawiam się. Jestem podróżnikiem, mam pytania. Szukam pracy, rozglądam się za domem na sprzedaż w Markarcie. Jestem podróżnikiem, mam pytanie. Dobrze, możesz podejść do żałobnego tronu, ale zważaj na swe słowa.
Spoczko. Na drogach miej oczy szeroko otwarte i strzeż się renegatów. Jestem wujem Igmunda, jak również jego zarządcą. Mam list. Doradzam. Nie tutaj. Chodź ze mną. Spoczko. Nie oddalaj się, a strażnicy zostawią cię w spokoju. Zbierz legion i przepędź te przeklęte bestie z pogranicza. Raz na zawsze. A co żołnierze Legionu wiedzą o wzgórzach pogranicza? I o jaskiniach drążących te wzgórza? Renegaci mogą się kryć i wciągnąć w zasadzkę każdy szturmujący oddział. Bezpieczeństwo miasta i naszych osad musi być dla nas najważniejsze, Igmundzie. Reszta pogranicza jest zdana na własne siły. Tchórze, jeden przez drugiego. Mój ojciec nie siedziałby bezczynnie, kiedy źli ludzie zajmują jego ziemię. Koniec dyskusji. Spoko. Dobra, w końcu stanął. Lecisz, ziom. Będę blisko niego. Dobra, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Ja jestem ciekaw, co mu powie na pewno na to. Widać, że to jest jakoś tajemnica w sumie, że on tutaj to robi, więc jestem ciekaw. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Cóż, może ten jeden raz. No. Ale za twoją głowę wciąż jest nagroda, więc lepiej się ulotnij, bo będziemy musieli jeszcze raz odstawiać tę szopkę. Spoczko. Wchodzisz na prywatne tereny. Lepiej się stąd zmywaj. Rozumiem, że chcesz ze mnie coś wydusić. Mam rację? Więc jak? Czego chcesz? Skoro wierzysz w Talosa, dlaczego się do nas nie przyłączysz? A, więc jesteś jednym ze szpiegów Ulfrika. Nie mogę zaprzeczyć, że ten człowiek ma rację w kilku kwestiach. No. Ale widziałem na własne oczy, do czego zdolny jest Ulfrik, jeśli tylko da się mu sposobność. Wystarczy powiedzieć, że nie jest przyjacielem Markartu, moim też nie. Jestem lojalny wyłącznie mojemu bratankowi oraz temu miastu. Aha. A jeśli wyszłoby to na jaw? Talmor musiałby uczynić ze mnie przykład. Zostałbym wtrącony do więzienia, ale honor naszej rodziny zostałby splamiony na wiele pokoleń. No. Jestem wujem Jarla. On, jego ojciec i ja złożyliśmy przysięgę cesarstwu, że porzucimy Talosa w zamian za możliwość powrotu do miasta. Aha. A gdybym powiedział ci o dużej dostawie srebra i broni? Dobra, mamy umowę, gdzie znajdę ten transport. Dalej, zamieniam się w słuch. O nie, nie powiem ci nic więcej, dopóki nie dojdziemy do porozumienia. Aha. A co z małym, co nieco dla mnie? No, cóż ja... Wygląda na to, że nie mam zbytniego pola do manewru, prawda? No. Dobrze. Ufam, że pękata sakiewka Septimów wystarczy. Okej, okay, o jakiej liczbie mówimy? Dość, by mieć znaczący wpływ na wojnę. Aha. Dobra, mamy umowę. Gdzie znajdę to transport? Wiozą go wozem do Samotni. Jeśli się pośpieszysz, dogonisz ich, zanim zbytnio się oddalą. To powoli jadąca karawana. Aha. Ładunek jest dość ciężki i strzeżony przez wielu ludzi. A teraz udawajmy, że nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Poczko, szukam pracy. Jakieś pomysły? Mam listy do przeczytania. Wchodzisz na prywatne tereny. Lepiej się stąd zmywaj. Dobra, już idę. Jomuś. Już wpływą, już mnie nie ma. Ja nie mógł, kurwa. Przeklęci, renegaci! Milionów monet, żeby kurwa każdemu zapłacić. Dobra. Marka, to lecimy tam, w sumie no. Jest układ, jest szansa tutaj, bo on ma też... czekajcie, gdzie mamy iść? Do Samotni, tak? Karawanę. Gdzie jest teraz... A, tutaj. Teraz tutaj, tak.
Dobra, no to tak. Jednak nam pomógł trochę, bo tutaj jednak nie chce, żeby to wyszło na jaw, że no wierzy, choć zaprzysiągł, że wyrzeknie się tego, a jednak dalej wierzy, tak? W tego Talosa, czy jak tam można powiedzieć. Więc mamy go tutaj, trzymamy go za sznurki. Na 9 bóstw, nienawidzę czekać. Te oczekiwania. Więc, no tutaj przyda się to, co ta, ten... Każdy żyje za twierdzi, to, że do samotni zmierza transport gotów monet. Dobra robota. Wiedziałem, że wrócisz z czymś konkretnym. No. Tak się składa, że mam na drodze kilku zwiadowców. Spotkaj się z nimi i razem spróbujcie zaatakować karawanę. Tak jest, sir. Dlaczego trzymasz z gromowładnymi? Jestem okay. Prawdziwym nordem. Wykonane. Zgłoś się do osoby o imieniu Golmar. Kamienna pięść. Gdzie my mamy iść? Mapa. Aż tutaj, to pojedziemy konno. Okej. Okay. To możemy przeszukać ranni. Zaczerwone szmaty to nie. Kufer. Dobra, przyda się, przyda. Nie. Dobra, tutaj chyba już nic nie ma, tutaj tam też nie. To jest mój. Dobra, to. Te komy. Ile chcemy tam się z nimi spotkać? No, żeby to rozwikłać, tak? Znaczy, żeby tutaj zrobić okraść ta karawana pełna złota i będziemy no w niebie, tak? Więc tutaj obłowimy się, można powiedzieć, troszeczkę złotem, srebrem, septimami, wszystkim, co popadnie. A pieniążki się przydadzą też na wojnę, nie ukrywajmy. Dobra, tutaj też mamy jakieś twierdze, to następny film. Reduta przy załamanej wieży odkryto. Wydupiej! Popatrz. Ja pierdolę. Dobra, musimy ja powalić. Dobra. Dobra, to wezmę, to wezmę. To też wezmę. Koniu! Koń! Ty, koń mi spierdolił. A on tam jest, dobra, już go widzę. To jest mój koń? Tak. Spoko, dobrze spierdoliłeś. Oj, ta się zaklinował. Dobra, jedziemy. A, tak w ogóle zrobimy szybki zapis. A, tutaj są, tak? Że wolisz orać pole. Ja nie. Dobra. Muszę przyznać, że to ciekawsze. Cześć! Cześć, siema. Zastanawiałem się, czy cię tu spotkam. Jasne, że ja. Czyż pogranicze nie jest piękne, no choć jest niebezpieczne? Jeden niewłaściwy krok, a spadniesz i zginiesz. Oczywiście, jeśli najpierw nie dopadną cię renegaci. No. Zdarzyło ci się wpaść na ludzi róży? To jakaś podła magia. No. Co cię tu sprowadza? W twoich oczach widać jakiś zamiar. Jest tam wóz nieprzyjaciela, wyładowany pieniędzmi i bronią. Musimy go zdobyć. Poważnie? Tak się właśnie składa, że podążamy za wozem. Już prawie dobę. W środku są pieniądze i broń? Skąd wiesz? Szantaże można zdobyć wiele informacji. Rarek tylko potwierdza tę regułę. To było sprytne. Chętny do współpracy zarządca na pewno przyda się w przyszłości. Na szczęście dla nas wóz miał mały wypadek. No. Jest unieruchomiony niedaleko stąd. Jest ich więcej, ale mam już pewien plan. Przybywasz w samą porę. No. Jaki jest plan? Najpierw zdejmiemy strażnika. Potem zajmiemy dogodne pozycje z widokiem na obóz. Spoko. Następnie ty zakradasz się do nich i odwracasz ich uwagę, a my ich zasypujemy strzałami. Jeśli uśmiechnie się do nas szczęście, zaskoczymy ich i wyrównamy nieco szanse. Dlaczego trzymasz z gromowładnymi?
Mam lepszy plan. Ty tu poczekasz, a ja się wszystkim zajmę. Nie będzie mi czekajmy jeszcze chwilę. Możemy ruszać. To dobrze. Wzgórze patroluje strażnik. Idziemy cichce. Załatwiamy go strzałami. Głowa nisko. Strzelaj na mój rozkaz. Okej. Ale mój za nim? O nie. Dobra, chodźcie. Czekajcie. No patrz, stój! Tego masz nie chcesz? Możemy przystać! Niech się Talos zgładzi! Zginij w buntowniku! Dobra. Dobra, i pyko, zajebiście, finisher, moi drodzy. Czekajcie. I strzały. No. Zbytnio się nie opłaca, ale tutaj mamy dużo. Nie, nie biorę. Niezła z nas ekipa, co? No. Zostanę tu i popilnuję ładunek. Ty zanieś wieści do obozu. Niech przyślą ludzi z wozu. Bo ten już nigdzie nie pojedzie. No, dobra. Okay. Dobra, otworzymy tę skrzynię jeszcze. Dobra, otworzone. Dobra. I to chyba tyle. To jest mój koń? Nie powiedz. Nie, mój koń został tam trochę dalej, ale to nie zaszkodzi, bo i tak będziemy się teleportować, żeby tutaj szybko podróż, oczywiście. No, można powiedzieć, że szybko poszło tutaj na tym pograniczu, szybko to tutaj ogarniamy. No, bardziej dyplomatyczna tutaj akcja. Nie mogę się doczekać zabicia kolejnego cesarskiego. Bardziej dyplomatyczne, no to... Kim się stał? Udasz się do fortu Sungar. Dołącz do naszych braci, którzy szykują się do ataku, a potem rusz z nimi na te cesarskie świnie. Gdy zwyciężycie, obsadzimy fort. Co ty na to? Zrobisz to? Jasne. Ten fort już należy do nas. To dobrze. Płonie w tobie prawdziwy ogień. To mi się podoba. Niech cię Talos prowadzi. Dobrze. Ale tą misję chyba już zrobimy w następnym odcinku. Nie to, tylko to. Bitwa o Fort Sungard. Gdzie on jest? Gdzieś... O, gdzieś tutaj. No to dobrze, trochę się przejedziemy. Odjedziemy trochę. Jeszcze w tym odcinku trochę porozmawiamy. No tak myślałem, że to jest trochę dłuższe. W tamtą stronę mamy jechać, czyli... Czekajcie, to lecimy tutaj. Tędy. No, żeby tak wjechać na most tamten i tam pojedziemy prosto. Więc będzie picobello. Ale dobrze nam idzie. Tak mówiłem, skończymy tutaj misję właśnie gromowładnych i... No i już tam będziemy jechać po prostu, gdzie mamy.
Czekajcie, czy ten fort nie to? Najlepiej gdzie to jest? To jest gdzieś tutaj. A nie, w sumie mogę tutaj się tepnąć, to jest bliżej. No jasne, no właśnie ty panie. Tepniemy się tam, tam gdzie zakończę odcinek. Tam gdzie zakończymy odcinek, bo teraz już nie zdążymy, już tutaj dużo straciliśmy czasu na to właśnie, te inne rzeczy, na te dyplomacje i te dupsy. I co? No mam nadzieję, że tutaj... gdzie to jest? To jest tam. No co, no mam nadzieję, że się tutaj spodobało. Jeśli tak, to zostaw łapę w górę, przede wszystkim suba z dzwoneczkiem. To jest ten czerwony guzik pod filmem, oczywiście ma być szary. Jeśli jak chcesz, to pierdolnij komentarz, z wami żegnam. I na razie do następnego odcinka.